Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie wraz z Nichą. Dzisiaj mamy tabliczki, czyli Nikola kontra Natalia. Wy zadawaliście pytania na Instagramie. I dobra, przechodzimy od razu do rzeczy. Jeśli wam się filmik spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba, będę zadowolona. No, dobrze kochani, lecimy. Pierwsze pytanie, kto więcej gotuje? A nie widać tej odpowiedzi. Nie, bo ja myślę, czekaj. Ale skąd mam to wiedzieć? No, musisz się zastanowić. A tu Nikola musi być szybko, nie takie... A to obiady robisz, nie? No to prędzej. No ja daję ciebie. No dobra, też dajemy. Dobra. Dali. Kto dłużej śpi? Kto ma więcej chłopaków? Która miała więcej chłopaków? No to ja, bo Nikola to w ogóle nie miała. Chyba. Nikola, cię w ogóle nie widać. Skrywanie własnej emocji. Dalej. Która ma głupsze pomysły? Mi się wydaje, że ja. Mi się za to wydaje, że ja. Ja kiedyś miałam pomysł, żeby skakać z koleżanką przez rzeczkę, żeśmy tam wpadły, żeśmy przez ulicę szły na boso. No, bo wszystko mieliśmy w błocie. Która je więcej? Ty wiecznie coś jesz. Ale z drugiej strony ja też. No, tak, tak. Tak pół na pół. Dobra, dali. Która jest wyższa? Ja. Ty? Chyba w obcasach. Czekaj, ale ostatnio się mierzyłyśmy, nie? I byłyśmy równe. Mi się wydaje, że ty byłaś troszkę mniejsza, tak po 2 cm. Ja byłam trochę mniejsza? No. A ja właśnie pamiętam, że nie. Która lepiej się uczyła? Kto jest bardziej odpowiedzialny? Ty. Jo? No. Kto się więcej uczy? No, znaczy tak. Kto jest bardziej nieśmiały? Która z was jest ładniejsza? Niech ludzie ocenią. Nie, to by musiała mieć zdjęcie tutaj dla porównania w twoim wieku. Tutaj. Ja w twoim wieku była szpetno. To ty teraz... Ja jestem krwią na twarzy. Nikola, ja w twoim wieku była brzydsza, to ty jesteś ładniejszą. Kto szybciej się denerwuje? No, coś mi się wydaje, że ja. Nie, to jestem ja. A mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ja. Albo w sumie? Nie, no nie, tak mi się wydaje, że tak pół na pół. Kto się więcej zajmuje młodszym rodzeństwem? Kiedyś to byłam ja, ale teraz Nikola. Kto je więcej słodyczy? Mi się wydaje, że ja. Jak ja codziennie co słodkie, o. A ja nie mam ochoty tak dzień w dzień. Nie mam aż mocy. Kto bardziej lubi zwierzęta? Mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ty, no. Ale ty byś przywlokła... Ty, ale masz ty byś, siebie! Ty byś przywlokła kota z ulicy? No, właśnie. A nie, dobra. Tego nie zrobiłaś. Kto jest większą bałaganiarą? Mi się wydaje, że tak pół tak? na pół. Tak? Zobacz, jaki ja sam żeby to robiła. Ale mi się wydaje, że tak pół na pół, bo ja też ciągle... A ty za to ciągle na szklanki zostawisz. No właśnie, szklanki, a ty za to... Nie wiem, ubrania? Nie, bo mama jest zawsze... Nie, zostawiam jakiś chleb mały. Kto... kto... Czekaj, kto to jest? Kto bardziej lubi matematykę? Mi się wydaje, że ty. No, to ja. Kto częściej sprząta pokój? kto bardziej dba o włosy? No, co to masz raczej tak gdzieś. Kto dłużej śpi? To już było, ale jeszcze raz ta pani. Kto ma więcej cierpliwości? Nikola. Ja no, się, coś mi się tak. Która z was chciałaby się przeprowadzić? Ja obecnie nie chcę się przeprowadzać. Jo, kiedyś. Nie, to jadę tak. To pełno pytań z powtarzających się. Czekaj, kto więcej śpi? Ten... Kto się więcej modli? No jo. Ja w sumie nie. Ty nawet nie wiesz, kiedy ja się modlę. No właśnie. Kto więcej się modli? Matko, marudzi. Kto więcej marudzi? Mi się wydaje, że... Że ja. W sumie ty, no. No ty, ja o matko, no ty ciągle... Kto ma lepszy styl? Mi się wydaje, że ja. Ty? No ty się wyrażasz kolorowo. A to zależy
jeszcze kiedy? Bo na przykład w lato się ładnie ubrałam, zima to mam gdzieś. No akurat ty w lato się fajnie ubierasz, ja nigdy nie wiem co ubierać w lato. No to jeden tak. Nie, bo o nie! Ty żeś mnie kiedyś zostawiła na spotkanie, bo żeś niby galot nie chciała ubrać. O nie! I oto tak zostawiam. Nie, że nie chciałam, no ty mi nie pozwalałeś tych samych ubrać. No bo jak miałem wyglądać, jakieś copy w tej? I co z tego, po to żeśmy te same ubrania kupiły? To tak... Jadam tak. Kto dostaje lepsze oceny w szkole, albo kto dostawał lepsze oceny w szkole? No to ja. Która ma większe powodzenie? Ja nie wiem, czy Anika ma dobre powodzenie. Wiem, że ja mam powodzenie, przynajmniej miałam. Nie wiem, teraz mam facetę, na tym się nie skupiam. A ty? Jadam ciebie w sumie. Tak, ty nie masz co, nie? Zarywają do ciebie faceci jacyś? Nie. Bolki i lelki? Nie podoba się nikomu. Kto więcej czyta? Bez dwóch zdań ja. Ja w ogóle nie czytam. Pamiętam, jak kiedyś w szkole się pobyczałam, bo nie chciałam czytać książki. I pani mi wydrukowała, no to najważniejsze strony. I miała do przeczytania, no to najważniejsze strony, i tak tego nie przeczytam, bo mi się nie chciało. Wiesz co, ja teraz czuję bardzo duże zażenowanie. Która jest bardziej aktywna? Na przykład spacery i tym podobne. Ja w lato jestem aktywna, a Nikola w zimę. Uwielbiam chodzić na spacery. Kto więcej się maluje i chodzi do fryzjera? Do fryzjera w sumie nikt. No, do fryzjera nie chodzi. Kto więcej się maluje, to w sumie Nikola. Jak to masz codziennie jakiś kres? No to kreski. Ty teraz też możesz, a ciebie nie widać, bo się chowasz. Kto częściej zaczyna kłótnie? Wydaje mi się, że ty. Kto więcej kłamie? Nie, to ja nie cyganie w ogóle, to ty. No bo to bez dwóch zdań. Nie wiem, ale ja nie wiem, kiedy ja ostatnio już Nikola kogoś ocyganiła. Nikola? Nie wiem. Która się dłużej maluje? Mi się wydaje, że jo. To znaczy, jo, co? Ty jesteś Nikola. Kto ściślej trzyma się przykazań? A może Nikola? A może jednak Nikola? No i ten, i takie dobra, teraz po jednym pytaniu do nas. Która z nas więcej gra w Simsy? O, to jest dobre. Która z nas pije więcej herbat? Mi się wydaje, że ja. Albo nie, w sumie jo i ty, bo ja codziennie piję herbatę. Nawet no ja nie, też. Nawet nie jedną, ja po kilka piję. Ale Nikola też pije, bo tu jest pełno kubków. Wszystkie są ze herbat chyba. Która z nas ma bzika na punkcie nowych kolczyków? Ona ma ledwo przekute uszy, chyba od października, nie? I non stop z dzień w dzień zmienia kolczyki i ciągle tylko kupuje. Na urodziny też dostała. No mówiłam ci, żeby to miała dużo kolczyków. Widzisz, Nikola znów miała rację. Kto się częściej kąpie? Czyli kto się więcej kąpie? Ostatnimi czasy ty. No, ja tak Nikola... Tak włosy myję, tak raz na 3 dni, bo mam fajny szampon. No ja też tak 3 na 3 dni. Raz na 3 dni. To jest taki bezsens, to powinno robić tak. No to też bym dała tak. Tak pół na pół, a tak. Dobra kochani, dziękujemy wam bardzo za uczestnictwo i oglądanie nas w tym filmiku. Jeśli się wam to podoba, zostawcie łapkę w górę. Cieszę się, że jesteście i pa! Machaj, pa! A, i pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał w linku, co ja mówię, w opisie macie linki do donate'ów, do paczkomatu, tam też macie dane. Pozdrawiam was, Pytko.